21 marca był nie tylko pierwszym dniem kalendarzowej wiosny, ale również Światowym Dniem Poezji. O tym święcie pamiętano w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Nasza biblioteka włączyła się w taką akcję Włącz Poezję. A jak można najlepiej poznawać poezję, jak nie poprzez czytanie i obcowanie z poetami? Dlatego zaprosiliśmy do biblioteki naszych lokalnych twórców. Wczoraj naszym gościem była pani Zofia Kamola, znana lokalna poetka, polonistka w Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Pawła. Sama czytała swoje wiersze, nawet te najnowsze, przy akompaniamencie pięknej muzyki. Również wiersze jej czytały uczennice, recytatorki. Dzisiaj natomiast naszym gościem jest młody człowiek, pan Sebastian Baran, który również pisze poezję. Wiersze autorstwa Sebastiana Barana czytały pracownice biblioteki. Słuchali ich zaś uczniowie z gimnazjum nr 2 oraz zespołu szkół nr 3. Nie odrzucajmy naszych dłoni, gdy ktoś chce nam podać swoją pomocną dłoń. Nie miejmy serc zatwardziałych jak kamienie, gdy przemawiają do nas inni. Tak mało trzeba, żeby być człowiekiem. Kiedy serdeczni ludzie chcą nam pomóc, byśmy nie byli sami zostawieni z naszymi problemami. Uwierzmy, że można żyć lepiej, gdy nie jesteśmy sami. Potrzebujemy przecież drugiego człowieka, aby dopomógł nam godnie żyć. Nie odrzucajmy naszych dłoni, nie miejmy kamiennych serc. Wiersze piszę od 2000 roku, czyli prawie 20 lat. I no moje właśnie wiersze przedstawiają właśnie głównie teraz o egzystencji, a tak głównie tak piszę tak o różnych podróżach, piszę o egzystencji, właśnie o miłości, na każdy temat praktycznie. Znaczy to jest takie, że jak piszę wiersze, właśnie to mogę wyrazić swój znaczy bunt przeciwko światu, na papier. To odczułam tak, że niepełnosprawny, że jestem, że świat jest zły, brutalny taki, buntuję się przeciwko temu. Rodzisz się mały i taki niewinny. To początek twego zegara życia. Potem czas płynie, jesteś dorosły. To następny etap. Mijają godziny, dni i tygodnie. Miesiące i lata. Stajesz się stary i ani się obejrzysz. Twój czas minął. Jak zapowiada dyrektor biblioteki Ewa Wiśnicka, takich spotkań z poetami będzie jeszcze więcej. Są to dni takie szczególne w bibliotece i myślę, że ta akcja Włącz Poezję to nie będzie tylko z racji tego marcowego Światowego Dnia Poezji, tylko nasi czytelnicy będą się włączali poprzez wypożyczanie książek znanych i nie tylko znanych autorów, którzy piszą wiersze, bo poezja jest dla wszystkich. Mają oni wiele mądrości i wielkie, kochające serca. Cierpią, bo nikt ich nie szanuje. Chcą jakoś przejść przez życie, którego zresztą niewiele im zostało. Chcą być kochani, nie poniewierani. Pragną w zdrowiu żyć dla swoich dzieci, wnucząt i prawnucząt. Zatem my, młodzi, miejmy cierpliwość. Bądźmy miłosierni dla naszych seniorów. Oni dla nas żyją. Oni nas kochają. Bezinteresownie. A z nami, młodymi, nie zawsze do końca tak jest.